Solidarna Polska ma niebawem w specjalnym oświadczeniu odnieść się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry przedstawi też niebawem projekt, który wzmocni hospicja perinatalne. Są politycy w obozie władzy, z których ust padają słowa, że po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego kolejnym krokiem powinno być wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, a także tych rodziców, których dzieci są obarczone najcięższymi wadami, tak zwanymi letalnymi. Projekt w tej sprawie przygotowuje Solidarna Polska. Chcemy to oczywiście uczciwie przedstawić najpierw, bo tak zobowiązaliśmy się na Radzie Koalicji, ale myślę, że to, co dotyczy i to, nad czym pracujemy, pewne prace już są też skończone. Projekt ma być elementem szerokiego programu Za życiem, zapowiada minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Chodzi nam o to, żeby chronić kobiety i dzieci, aby pomóc im, żeby kobiety nie zostawały same, kiedy dowiadują się, że ich dziecko jest obarczone wadą letalną. Chcemy, żeby kobiety miały wówczas możliwość skorzystania z profesjonalnej kadry lekarzy, pielęgniarek, żeby nie pozostawały same. Propozycja Solidarnej Polski ma dotyczyć hospicjów perinatalnych. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry ma niebawem przedstawić też pełne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego chroniącego dzieci chore i podejrzane o chorobę. Ja jestem zwolennikiem, nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast i to jest moja personalna opinia. W podobną stronę powinno zmierzać oświadczenie całego ugrupowania, zwłaszcza że w sprawie życia politycy Solidarnej Polski do tej pory zajmowali jednoznaczne stanowisko. Jako poseł nigdy nie zagłosuję za jakąkolwiek ustawą rozszerzającą aborcję. W Sejmie, kiedy procedowany był projekt ustawy zakazujący tzw. aborcji eugenicznej, wszyscy politycy Solidarnej Polski opowiedzieli się za szybkim procedowaniem. Nie było jednak wtedy większości, by przeforsować od razu obywatelską inicjatywę Zatrzymaj aborcję.